Pierwsze to takie pytanie, myślę, nasuwa się samo, ale no bo myślę, że wszyscy jak tu siedzimy, to jesteśmy chyba jednak zaskoczeni wynikiem wyborów, ale chciałem trochę odwrócić to pytanie, bo czy mamy prawo nie być zaskoczeni, bo jak czytałem też różne opinie po ogłoszeniu, powiedzmy, że Donald Trump zostanie prezydentem, no to nawet spotkałem się raz z taką opinią, że jeżeli ktoś naprawdę czuje się zaskoczony, że tym wynikiem, że Donald Trump zostaje prezydentem, no to coś jest nie tak z jego wiedzą o Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, to jest bardzo ryzykowne, ja tak to uznałem. Nie wiem, co Państwo o tym sądzicie. Słuchać nas bez mikrofonu, czy wolicie, żebyśmy mówili do mikrofonu? Do mikrofonu. Ja myślę, że w tym naszym oczekiwaniu, że jednak Hillary wygra, to było dużo wishful thinking i dużo nadziei też kobiet. I w związku z tym zatraciliśmy takie racjonalne myślenie i też chyba sam sztab Hillary Clinton nie do końca przyłoży się do analiz społecznych właśnie i nastrojów społecznych i w ogóle zmian demograficznych w Stanach Zjednoczonych. Stąd takie zaskoczenie, bo tam bardzo było takie oczekiwanie i to już od lat i właśnie to marzenie Hillary o wygranej gdzieś było projektowane na nas wszystkich i w związku z tym nie odrobiliśmy zadania. I nie zrobił tego zadania sztab Hillary Clinton zapewne, ale nie wiem, czy też sztab Trumpa odrobił to zadanie. Myślę, że dla niego też to było duże zaskoczenie. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję. Ja z doktorem Kusią porozmawiam. Dziękuję za zaproszenie. Jest 23 Fireside Chat, a ja rzeczywiście debiutuję dzisiaj. Razem debiutujemy tak. Dzisiaj. Bardzo mnie to cieszy, że się nie mogłem doczekać. Zwycięstwo Trumpa, więc ja je oceniam jako odpowiedź na swój sukces, bo mogę przyjść i coś powiedzieć. Natomiast no nie ukrywam, że ani razu przed 8 listopada nie zakładałem, że Trump w ogóle będzie serio startował, potem, że będzie się liczył w prawyborach, a potem, że ma jakiekolwiek szanse. Oczywiście, jak pan już taki wstęp poczynił, że my się powinniśmy coś znać na tej Ameryce, to pewnie będziemy teraz szukać jakichś przyczyn takich bardziej realnych zwycięstwa Trumpa. I kiedy już te emocje opadają i zaczynamy się zastanawiać, tu pan wspominał o elementach społecznych, będziemy o nich mówić, są elementy gospodarcze na pewno, które miały znaczenie. Jest sama forma prowadzenia kampanii, jest to, że ta kampania była najbardziej negatywną kampanią w historii. To nie tylko dotyczyło jakby, że jedna strona względem drugiej, wzajemnie, bo to widać nie tylko w języku tej kampanii, w poziomie debat lub braku poziomu tych debat merytorycznego, ale widać także w pieniądzach, tam gdzie te pieniądze płyną. My nie mamy wszystkich danych dotyczących tego, ile już kandydaci wydali, na co dokładnie wydali na początku stycznia. Takie informacje Federalna Komisja Wyborcza przedstawi, bo będą raportowane. No ale już wiadomo z tego do tej pory zebranych informacji, że 70% pieniędzy z tak zwanych źródeł niezależnych poszło na kampanię negatywną, czyli nie na budowanie pozytywnego wizerunku konkretnej osoby, tylko na negatywny wizerunek tej drugiej osoby. Natomiast no, ja oczywiście staram sobie to ułożyć, nie tylko w kontekście tego, co myślałem wcześniej, ale patrząc właśnie przez negatywny element tej kampanii, tutaj pani doktor słusznie zauważyła, że Hillary była pewna. Ja myślę, że to, że ona tak późno zareagowała, myślę, że tam trzeba było dokonać wielu cudów, może nawet medycznych, żeby ją doprowadzić do tego stanu, żeby dotarło do niej, jeżeli wygrała. Aczkolwiek pragnę powiedzieć, że moje kilkominutowe spóźnienie, niecelowe, za nie przepraszam, spowodowało, że zdołałem wysłuchać początek wiadomości i okazuje się, że prawnicy Hillary Clinton szukają opcji, żeby w trzech stanach powtórnie zacząć liczyć głosy. Więc ja nie chcę nic mówić, bo tyle się wydarzyło rzeczy zaskakujących, że w różne strony to jeszcze nas może zaskoczyć. Przypomnę, że 19 grudnia elektorzy będą cedować swoje głosy, mimo że chodzi o Michigan, o Wisconsin, o Pensylwanię, czyli te stany, gdzie Hillary Clinton miała wygrać, te, gdzie różnica jest niewielka, natomiast nie jest to tak mała różnica jak w 2000 roku na Florydzie, gdzie prawo nakazywało powtórne liczenie głosów. Natomiast tam są różne teorie, dlaczego, bardziej lub mniej spiskowe, dlaczego tak się stało, natomiast myślę, że nie powinniśmy się dzisiaj na tym skupiać, tylko no, przyjąć na razie ten wynik taki, jaki jest i próbować go analizować. Także
No, ja pewne przemyślenia mam, natomiast nie chcę zdominować rozmowy, więc proszę. Ale ja w takim, bo też ostatni jest dzisiaj, taka wiadomość się pojawiła, że Hillary wygrała w głosowaniu publicznym 2 milionami głosów. Tak, tak. Więc też to nasze oczekiwanie, gdzieś te prognozy jej wygranej, nie były gołosłowne, nie były bezpodstawne. Tylko tutaj w o wiele mniejszym stopniu oceniliśmy samą konstrukcję systemu konstytucyjnego i właśnie różnego rodzaju, nazwijmy to, machinacje, czy też takie manipulacje właśnie w samym systemie wyborczym, jak on de facto formułuje i przetwarza całą demokrację amerykańską w tym kierunku, też hamując de facto taką demokrację bezpośrednią, publiczną. Dziś tak chyba trudno nam jest w tym momencie oszacować i określić to, że ona w głosowaniu publicznym wygrała i to mierzącą ilością głosów. Więc jak to w tym wszystkim zinterpretować, też chyba jest dosyć trudno. Tak, jest to nie pierwszy raz, jak wiemy, ale proszę zobaczyć, że zawsze kiedy taka sytuacja się zdarzała, że głosy elektorskie były na korzyść kandydata partii przeciwnej niż tego, który wygrywał w głosowaniu powszechnym, to zawsze w głosowaniu powszechnym wygrywał demokrata. Ale nigdy nie było takiej rzeczywiście przewagi, jeśli ona się potwierdzi, bo cały czas nie mamy pełnej wiedzy na ten temat. Natomiast 2 miliony to jest taka różnica, która wystarcza spokojnie, czy w historii wystarczała do wygrywania wyborów prezydenckich. Tu oczywiście trzeba by wielopłaszczyznowo na to spojrzeć. Ja postaram się przynajmniej na początku takie dwie uwagi poczynić. Pierwsza jest uwagą taką, która niekoniecznie będzie chciała szukać wielu winnych, czy zastanawiać się zbyt głęboko nad tym, cóż takiego tragicznego się stało, bo gdyby popatrzeć na samą konstrukcję systemu, no to od 1992 roku mamy 4 lata rządu, podwójne 4 lata, czyli 8 lat rządów demokraty, potem 8 lat rządów republikanina, 8 lat rządów demokraty, 8 lat rządów republikanina, przepraszam. Jeszcze nie. Nie nagrywajcie. 4 na razie. W każdym razie, więc z punktu widzenia systemu demokratycznego, pluralizmu w systemie dwupartyjnym, nic się takiego nie stało. Natomiast z perspektywy, oczywiście dalej drążąc perspektywę instytucjonalną, należy zauważyć po pierwsze, że wszyscy eksperci wieszczyli rychły koniec partii republikańskiej. Oto partia republikańska nie tylko się skończyła, ale jak niektórzy mówią, zaczęła na nowo, bo od kilkudziesięciu lat takiego wyniku, a nawet od XXI wieku takiego wyniku nie osiągnęła. To jest wynik, który pozwala im, pod warunkiem oczywiście tego, żeby Trump stał się bardziej konserwatywny i republikański, bo wcale taki, tak bardzo nie jest, i żeby się establishment republikański z Trumpem przeprosił, bo jednak Trump walczył z dwoma partiami, z demokratami i z republikanami. I jeżeli rzeczywiście się dogadają, no to mają przynajmniej przez 2 lata możliwość zrobienia wielu rzeczy lub blokowania innych rzeczy lub weryfikacji tego, co następowało przez ostatnie lata. Znaczy, dla mnie największym fenomenem, nie ukrywam, jest to, co wydarzyło się w prawyborach. Bo oto mieliśmy system mniej demokratyczny, paradoksalnie to brzmi, partii demokratycznej, mniej demokratyczny, bo tam są superdelegaci. A więc no, niejako naznaczeni przez establishment partyjny 550 głosów, które od początku było wiadomo, że są po stronie Hillary Clinton. I gdyby tak się nie stało, to kto wie, jak ta walka między Clinton a Sandersem by się toczyła i kto rzeczywiście by wygrał. Chodzi mi o prawy bok. Natomiast z drugiej strony mamy przykład idealnej demokracji. 16 kandydatów, potem 13 kandydatów, 8, prawda? Oni walczą ze sobą, rozmawiają, rzeczywiście się od siebie różnią. Są głosowania, co więcej, bardzo wielu republikanów poszło w tym roku do prawyborów. To też był sygnał, który sztab wyborczy demokratów powinien był odczytać, znaczy, że mobilizacja po stronie republikanów jest większa. I jeszcze mamy partię polityczną, establishment, która robi wszystko, żeby kandydat wybrany w tym bardziej demokratycznym, wydaje się, systemie nie wygrał, i on wygrywa nie tylko prawybory, ale wygrywa wybory prezydenckie. Więc jest to pewien fenomen, tak się nigdy nie zdarzyło. I w pod tym względem można powiedzieć, że jest kryzys partyjny. Republikanie oczywiście się cieszą. Natomiast no to nie jest tak, że ten establishment republikański był na to przygotowany. Zgadzam się, Trump prawdopodobnie też nie był na to przygotowany. No i teraz jest oczywiście pytanie, co się wydarzy dalej. Tak się ta rozmowa wywiązała, że kilka pytań mógłbym zadać naraz z tych, co przygotowałem, ale to w takim razie zadam pytanie takie, że republikanie pierwszy raz mają prezydenta,
Izbę Reprezentantów, Senat, za chwilę być może Sąd Najwyższy, ale później. Później o to zapytam. Ale pierwszy raz jest taka sytuacja od 1929, jeśli dobrze kojarzę. Na początku lat 50. Ale to jakby nie zmienia faktu, że były zupełnie inne okoliczności polityczne. Także niewątpliwie ostatnie 60 lat zupełnie coś się zmieniło. Ale szybko ktoś nawiązał do wielkiego kryzysu. Ponieważ Republikanie mieli wtedy wszystko, doszło do wielkiego kryzysu i pytanie, czy nie grozi powtórka Stanom Zjednoczonym czegoś takiego, albo może niekoniecznie kryzysu finansowego, ale jakiegoś kryzysu na podstawie tego, że Republikanie mają no, pełnię władzy w państwie w tej chwili. Jestem daleko od szukania tutaj takiej analogii. To jest bardzo wcześnie, że to może być zbyt proste myślenie, że to o to, jak oni mają całość władzy i kiedyś mieli, to nastąpi kryzys. Kryzysy nie z tego gospodarcze wynikają, tylko z jakiegoś braku wiary i pewnego zwątpienia w samą maszynę finansową, w kapitał. Tutaj bym może tak nie poszła w tą stronę. Z tym, że bardziej może bym, jeżeli jakiś kryzys miałby być spowodowany, czy to polityczny, czy gospodarczy, to właśnie może oni mogą dokonywać pewnych tutaj działań politycznych nie do końca w sposób przemyślany, tak? A w związku z tym, że mają całą władzę, nikt ich nie hamuje, to te decyzje mogą być bardziej bolesne. Ale nie wiem, czy w tym momencie jest jednolity front republikański, czy oni tworzą wewnątrz siebie koalicję zwartą i, jak ja zawsze mówię, będą podnosić tak samo łapki wszyscy. Z tego chyba, co teraz komentatorzy amerykańscy wysuwają, że ten obóz jest bardzo też w szoku, że oto mają jako swojego lidera politycznego osobę, której do końca nie znają, nie potrafią kontrolować. To chyba nie jest taka sama sytuacja jak Cheney i Bush, że właśnie establishment republikański mógł nie do końca doświadczonego polityka, czy też wykwalifikowanego polityka kontrolować i organizować. Tutaj jest wiele wewnątrz partii republikańskich chyba chaosu i to może sprawić, że oni będą osłabieni. Mimo, że mają wszystko, nie wiem. Tak bym to jeszcze nie była skłonna do wprowadzania jakichś wyroków a propos polityki gospodarczej i sytuacji gospodarczej w Stanach. Ja zgadzam się całkowicie, nie widzę żadnej korelacji z rokiem 29. Myśmy mówili o roku 2007-2008, kiedy był kryzys rzeczywisty, który dotknął nie tylko Stany Zjednoczone i on też oczywiście wpłynął na kampanię wyborczą, wpłynął na zwycięstwo Obamy. No, jedyny związek widzę taki, że te 8 lat rządów Obamy nie zostało ocenionych czy docenionych przez tych, którzy głosowali przeciwko, bo nie miejmy wątpliwości, że tak jak wielu obserwatorów zauważa, no, to nie jest jakieś zastanowienie wynikające z tego, że my zastanawiamy się, jak wyglądało ostatnie 4 lata czy 8 lat rządów konkretnego prezydenta, tylko jest proste pytanie, czy to ludzkie, żyje mi się dobrze albo źle. Jeśli żyje mi się dobrze, to no, albo idę do wyborów, albo nie idę, ale nie głosuję na przeciwnika, który chce zmiany. To tutaj pod tym względem bym powiedział, korelacji między Trumpem a Obamą wielu nie ma, natomiast no, jest jedna zasadnicza, szli do wyborów z tym samym hasłem. Change. Zmiana, jakakolwiek zmiana. I są ludzie w Stanach Zjednoczonych, którzy uważają, że zmiana jest absolutnie konieczna. Oni nie twierdzą, że to jest najlepsza opcja, ale ta teza dotycząca negatywnego wyboru, czyli głosuję nie za, ale głosuję przeciwko, pokazuje, prawda, jeżeli to było czynnikiem wpływającym na wybór, że wielu Amerykanów uznało, po pierwsze, że Clinton nie gwarantuje żadnej zmiany, wręcz przeciwnie, jest konstans, czy będzie konstans, to będzie kontynuacja polityki. To była też bezbarwna kampania, powiedzmy sobie szczerze, więc tutaj jakby nie mieliśmy wielu sygnałów, które by mogły dać nadzieję na to, że oto Clinton ma zupełnie inny pomysł na Amerykę, a przynajmniej te błędy, które popełniał Obama, będzie starała się naprawić. A z drugiej strony, no, kiedy porównamy te argumenty, które się pojawiały w kampanii negatywnej. Z jednej strony, ja już teraz to jeszcze nagrywają, więc nie mogę w pełni używać cytatów, ale ja zmieniam słowo grab the presidency.
z jednej strony i mamy pewne amoralne, aetyczne zachowanie, a z drugiej strony mamy znak zapytania, czy osoba, która będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo państwa, wie, co zrobić ze swoją skrzynką mailową, wie, co robić z wiadomościami. No, jakby waga tych zarzutów jest różna i prawdopodobnie wielu Amerykanów też się nad tym zastanawiało, zwłaszcza, że wszyscy doskonale wiemy na temat potencjału już historycznego, myślę, Billa Clintona i jego prezydentury, która też przecież była przez wielu oceniona jako moralnie nie najlepsza, ale mimo to Bill Clinton był popularnym prezydentem. Zatem uważam, że, znaczy tutaj żadnej korelacji nie widzę, sam nie jestem osobiście ekonomistą, dlatego trudno mi tutaj szukać jakichś głębszych zagadnień dotyczących kwestii gospodarczych. Gospodarka miała wpływ, ale to nie było tak, że to tylko i wyłącznie kwestie gospodarcze, bezrobocie, bo nie jest tak źle w Ameryce dzisiaj. Natomiast wielu uznało, że społecznie, myślę, nie jest najlepiej. Czy kontynuujemy, czy nowe coś? Patrząc na lata 20 i pewnego rodzaju zmęczenie wtedy też było, stąd FDR, zmęczenie elitą polityczną i elitą gospodarczą, która nie słuchała jakoś ludu, tak, powiedzmy. I myślę, że Hillary i to jej działanie na granicy prawa, albo wręcz ignorując prawo, posiadając właśnie ten spasny serwer i prowadząc komunikację w imieniu rządu za pośrednictwem prywatnego serwera, gdzieś było takim symbolem, stąd z takim symbolem, że ona działa poza prawem, że jest tym symbolem establishmentu białego, ultrabogatego, kobiety, która bierze właśnie za te mowy swoje, to też jej wytykano, jej przemówienia do właśnie elit gospodarczych kosztują ileś tam milionów, ileś tam minuta z nią kosztuje. I to jej wypominano. Stąd jak kolejny raz Attorney General właśnie wypomniał te maile, ja sobie myślałam, że ona to przegra. Że to jest w tych wyborach jest duży ładunek emocjonalny, takiego odrzucenia elit, odrzucenia tego 1%, który Waszyngtonu gdzieś tam symbolizującego jakiegoś ich szatana, który jest całkowicie detached, nie? Oddzielony od ogółu społeczeństwa, nie słuchający tej Middle America i który żyje poza regułami prawa. Te kwestie właśnie moralności i mizoginii Trumpa, no w tym wszystkim no nie pojawił się taki element właśnie legalizmu, a w Stanach Zjednoczonych to jest dużą wartością, przestrzeganie prawa, a te zarzuty gdzieś lawirowania i wykraczanie poza prawo gospodarcze i właśnie molestowanie seksualne nie było tak grubo traktowane jak właśnie te zarzuty wobec Clinton, jej elitarności. To mi się jakoś bardzo może łączyć właśnie z tym odrzuceniem republikanów po kryzysie w 29 roku, takim odrzuceniem elit politycznych, elit gospodarczych. Ja tylko powiem, wiem, że pan już by chciał, ale zaprosiliście nas już ze sceny. Ja tylko dopowiem właśnie, że oczywiście ona była kandydatką elit, natomiast ja nie zawsze zgadzałem się z tą tezą, że kontrkandydat nie był zupełnie, tak, że to był taki kandydat antyestablishmentowy. Oczywiście używał jednego języka i tu, natomiast my wiemy, że on jest tak głęboko w establishmencie, oni wszyscy się znakomicie znają, klepią po plecach za kulisami, a potem wychodzą i walczą i używają innego języka. I tutaj można powiedzieć, że ten taki antyestablishmentowy język Trumpa jest widoczny, bo zapowiadając to, co będzie robił planuje przez pierwsze 100 dni, no to hasłem głównym jest drain the swamp. No, musimy osuszyć bagno. No i jeżeli tutaj ktoś myśli sobie o bagnie w kontekście tych zagadnień, o których pani doktor zaczęła powiedzieć, a przecież to nie jest pierwsza afera związana z Clintonami, jeszcze Whitewater, to przecież jest jeszcze czas gubernatorstwa, więc no, to nie była najmocniejsza i najlepsza kandydatka, jestem się, jakby wszyscy zgadzamy. Natomiast kończąc, ponieważ pańskie pytanie dotyczyło republikanów, że mają wszystko,
nie ma mowy o kryzysie z tego tytułu, natomiast są tacy, którzy uważają, że w systemie prezydenckim czy półprezydenckim, jeżeli głową państwa, czy no, zależy się od systemu, no, to czy szefem egzekutywy jest przedstawiciel jednej partii, a w parlamencie większość ma druga partia, no to część uważa, że to dobrze, no bo to służy demokracji, jakiejś dyskusji. Ale wiemy o tym, bo mieliśmy przecież teraz przykład przez wiele lat, że jeżeli jest taka sytuacja, to ona znowu może prowadzić do Do Nothing Congress, jak nazwano, a więc do pewnego patu. No więc jest to szansa dla jednych, ale oczywiście trudno się dziwić drugim, którzy są w szoku po porażce, że oni będą alarmować, że oni o to mają wszystko i za chwilę wszystko zagarną. Zobaczymy. Sporo z tego, co państwo wspomnieli, to ostatnio mówił John Lowe, zastępca ambasadora, który był naszym gościem w instytucie. Mówił między innymi o tym, że odkąd on obserwuje wybory, czyli to od 72 roku bodajże, z tego co pamiętam, to w każdych niemal wyborach był kandydat Waszyngtonu, albo prezydent, albo jak wiceprezydent, jak George Bush senior, albo ktoś inny, po prostu kandydat elit kontra kandydat zmiany. Niekoniecznie może ktoś bardzo, bardzo nieznany, tak jak, albo inaczej, może nie, może to złe słowo, ale ktoś spoza, zupełnie spoza, tak jak teraz Donald Trump, mimo wszystko, no bo... No ale jednak ci wszyscy, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, oni byli... Oni chcieli zmiany po prostu i ludzie też im dali po prostu kredyt zaufania i to też... też to, co pan powiedział, że każdy z nich rządził 8 lat, więc jednak to zaufanie społeczeństwa było bardzo duże, ale nie o tym jeszcze chciałem teraz zapytać. Jeszcze pan ambasador mówił o tym, że pierwszy raz chyba doszło do takiej sytuacji, że prezydent, który miał ponad 50% approval rating, jego partia przegrała wybory prezydenckie. I to też pokazuje, jakie to było zaskoczenie dla wszystkich. Ale moje pytanie teraz będzie takie, wspomniał też pan o negatywnej kampanii. I też patrząc na to, co się dzieje na świecie, nikt się nie spodziewał Brexitu, nikt się nie spodziewał Donalda Trumpa. Wszystko teraz jest nastawione negatywnie, czyli przeciwko komuś, a nie za kimś. Czy tak teraz, nad tym się teraz będą opierać wybory na świecie? Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale czy w innych krajach? Mamy ważne wybory we Francji, mamy w Niemczech. Czy to jest... Tak teraz będzie wyglądać świat? Ja wiem, że może to jest spore odbiegnięcie od tematu Stanów, ale tak... Nie wiem, w jednym zdaniu, czy są państwo w stanie powiedzieć, jak... ocenić, jak to może wyglądać. Wydaje mi się, tak zupełnie nie bazując na moich badaniach czy jakiejkolwiek wiedzy naukowej, tylko bardziej na przeczuciu i wiedzy może historycznej, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju falą. I to też no, o tyle gdzieś to ma swoje osadzenie właśnie w demografii i w dzisiejszych społeczeństwach, że globalizacja wytworzyła klasę, warstwy, które są wykluczone, które są niestety głodne rewolucji. I może też gdzieś nasze systemy edukacyjne też wytworzyły osoby, nie do końca świadomych obywateli i w związku z tym te wybory są bardzo resolucjonowane. To nie są wybory opierające się o racjonalne kalkulacje, to z jednej strony, tak jak pan doktor powiedział, że są to wybory, czy żyje mi się dobrze, czy żyje mi się źle, ale z drugiej strony wybory motywowane absolutnie emocjami. Czy kogoś lubię, czy kogoś nie lubię, czy ktoś jest z mojej bajki, czy ktoś nie jest z mojej bajki. A nie właśnie głos za czymś, czy przeciw czemu. Bardziej tutaj niestety emocje nami powodują i te emocje negatywne, tak? Jakiegoś takiego potrzeby zamanifestowania swojej złości, swojej rozczarowania, swojej też bezsilności. To w
Polsce, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych zagłosowali za partiami, które wygrały, osoby, które czuły duże wykluczenie. Takie jest moje przekonanie. I gdzieś ich głos nie był kanalizowany, nie byli wysłuchani. I nawet, nie wiem, ja lubię SNL i w SNL ostatnim był sketch a propos tego, że właśnie wyborcy Hillary żyją w bubble. Że oni, że my jesteśmy w bańce i nie słuchamy się. Tutaj moi studenci, którzy czytali Putnama, to wiedzą, że właśnie kapitał społeczny jest bardzo słaby w Stanach Zjednoczonych. Ludzie ze sobą nie wchodzą w relacje i w związku z tym nie są w komunikacji, nie rozumieją się. I to też pokazują badania statystyczne Pew Research Center na przykład, że polaryzacja społeczeństwa amerykańskiego właśnie na takiej zasadzie, że osoby o innych przekonaniach są absolutnie naszymi wrogami. Oni sprowadzą Amerykę na manowce. Tak jeszcze źle nie było, że mamy do czynienia z dwoma obozami całkowicie właśnie detached, nie bez komunikacji. I stąd właśnie myślę, że mamy, możemy mieć do czynienia z pewnego rodzaju falą i następne wybory we Francji, chociaż mogą się zakończyć też wybraną opcji narodowej i Marine Le Pen, ale w związku z tym, że to nie jest tak samo spełniające się jakieś przepowiednia, bo mając wiedzę o Brexicie, mając wiedzę o Trumpie, jakby te siły, które są przeciwne takiej opcji, mogą się zmobilizować. To nigdy, jakby tutaj też bym nie prorokowała, bo wiedza o przeszłości też informuje nas, podejmujemy nowe decyzje mając ją, tak? I teraz który obóz będzie, w który obóz to da ten wiatr w żagle? Czy tym, którzy się mobilizują właśnie, żeby pokazać, że jednak nie jesteśmy z tej bajki ekstremistycznej, tylko czy właśnie to da nadzieję tym, że możemy, że może jednak warto zagłosować i Marine Le Pen wygra. No, nie wiem. Też trudno mi ocenić, co zdarzy się za rok, choć podejrzewam, że zarówno we Francji, jak i w Niemczech ogromna ilość głosów zbiorą te ugrupowania, o których pani doktor mówiła. Ja trochę złagodzę, też spróbuję złagodzić tę wypowiedź. Bo to nie są pierwsze wybory, gdzie emocje odgrywały rolę. W 2008 roku też emocje, no wszyscy byli tak podekscytowani Obamą, no my też. Tym, jak prowadził tę kampanię, że jest newcomerem, że ma te cechy, których poprzedni prezydenci nie posiadali. To chodziło o różne atrybuty. Także myślę, że tam emocja też odgrywała rolę. Pewnie było mniej emocji zazwyczaj w tych wyborach dróg, to znaczy w tych, gdzie akurat w ostatnich czterech rozdaniach prezydenci, czy trzech ostatnich rozdaniach prezydenci ponownie byli wybierani. To są mniej emocjonujące wyścigi, natomiast te, które, gdzie była ta zmiana, to zawsze jest emocja. I teraz trochę o tym negatywizmie. Bo to nie jest tak, że Trumpa wybrali ekstremiści. To znaczy, że Trump wygrał dlatego, że oto nadszedł czas na rewolucję. Spróbujmy na to spojrzeć. Teraz jesteśmy, tak jak mówiliśmy, mądrzy już po tym, co się wydarzyło jeszcze wcześniej, może tego nie czuliśmy. Może to jest tak, tutaj ja daleki jestem od tego, żeby mówić i do jednego worka wrzucać Brexit, kwestie, no tutaj czasami też Polskę wrzucamy, Stany Zjednoczone, Trumpa, za chwilę Francję czy Niemcy. Tam są pewne elementy w tych kampaniach, czy były albo będą, które będą podobne, no choćby antyimigranckie nastroje, to jest coś, co na pewno łączy czy konkretne partie, czy konkretnych kandydatów. Ale jeśli by chcieć szukać czegoś, co tak naprawdę łączy dzisiejszy świat, to tak, oczywiście bańka i to możemy też do Polski odnieść, prawda? 8 lat rządów partii, którą mogliśmy popierać, ale rzeczywiście, która w którymś momencie wydaje się troszeczkę zatraciła poczucie rzeczywistości. Tak jest, tak było na pewno też z Clintonami, jeśli chodzi o ten świat, który oni reprezentowali. Ale wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych jest znacząca grupa ludzi. Ja zresztą krytykowałem tę kampanię między innymi dlatego, że mało mówiono o wartościach. Tam mało kto mówił o sądzie, ale jeszcze powiem, już pan obiecał, ale mało kto mówił o tym właśnie,
co oznacza, czy co może oznaczać konstytucja w zależności od tego, kto wygra wybory, co będzie z małżeństwami homoseksualnymi, co będzie z kwestią prawa do noszenia broni, co będzie, to hasła były, ale tam nie było dyskusji, która sięgałaby do tego, a myślę, że wielu Amerykanów, tych, którzy poszli głosować na Trumpa, nie o sądzie najwyższym pewnie nie wiedzą, myśleli bezpośrednio, ale myśleli bezpośrednio o tym, że idą głosować przeciwko światu, wschodnie wybrzeże niech symbolizuje ten świat, który jest otwarty, liberalny, dzisiaj już the L word, to niekoniecznie musi być liberalizm, już nawet lewicowy czy lewacki, tak jest to przecież w mediach etykietowane. Wartości, które są promowane, nie są naszymi wartościami. Co stało się z tymi naszymi wartościami? One niekoniecznie muszą być z religią związane, choć dla wielu były. I chcemy czegoś innego, tak? Ale może niektórzy chcą rewolucji, ale wydaje mi się, że niektórzy chcą zahamowania pewnych działań, które były promowane przez tych, którzy akurat tak się złożyło. W Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach rządzili. A więc taka wolność ponad wszystko, to jest paradoks, bo przecież było mało republikańskich haseł w tej kampanii Trumpa. Jeśli ktoś buduje swoją politykę na izolacjonizmie, a przecież nie chodzi o sam mur, ja tu kłaniam do eksperta od spraw meksykańskich. Natomiast od murów może też nie wiem tego. Natomiast tu chodzi w ogóle o wizję Trumpa, prawda? Przeciwko TTIP, no wiele haseł takich. Ameryka może nie powinna się zamknąć, ale powinna zrewidować swoją dotychczasową politykę. To nie jest bardzo republikańskie. I on na tych hasłach, i też hasłach, gdzie wolność sama w sobie nie była znowu takim słowem często się pojawiającym, no, zdołał przekonać tych wyborców. Czyli jest coś gdzieś głęboko zakorzenione, no właśnie w poczuciu tej niesprawiedliwości, tego, że jedni są wykluczeni, jak popatrzymy na białych mieszkańców. Wsi amerykańscy zawsze mówiliśmy, a ten farmer mieszka w połowie Teksasu na tyle ziem. No nie jest tak. Trochę tych mieszkańców, tam około 20% mieszkańców tych poza municypalitetów, poza okręgów miejskich w Stanach Zjednoczonych. No i dodajmy to, choć pewnie do tego jeszcze później wrócimy, że kwestia rasy też znowu miała znaczenie, tylko w zupełnie innym kontekście niż w 2008. To może pomówmy teraz o tym, co może czekać Donalda Trumpa. Może od polityki wewnętrznej najpierw, bo tak jak pan wspomniał, jest on tak naprawdę był przeciwko dwóm partiom. Przeciwko swojej też tak naprawdę był. A teraz w kongresie będą rządzić republikanie. I teraz też trochę odnośnie Sądu Najwyższego. On teraz musi wystawić swojego kandydata. Nie wiem, czy go ma. Ma kandydata, ale to o tym też będzie szansa powiedzieć. Ale czy on nie będzie miał dużego problemu właśnie z tymi republikanami, z establishmentem, żeby wprowadzić kraju to, co będzie chciał, bo w polityce zagranicznej to jest inna sprawa, ale czy kongres nie będzie mu za bardzo przeszkadzał? Takie mam wrażenie. Też zależy, o jakich sprawach mówimy, ale czy to będzie dla niego duży problem? To jest niebezpieczne, bo padło to hasło Sąd Najwyższy, ale postaram się tylko dygresyjnie do tego odnieść. Jak z tym kandydatem jest to może? To nic nie wiem. Trump zrobił rzecz, której do tej pory żaden prezydent elekt nie zrobił, oprócz Ronalda Reagana, ale tam była trochę inna sytuacja. Podał listę. W mediach jest lista i to jest lista bardziej wiarygodna niż ta lista pojawiających się potencjalnych kandydatów do administracji na poszczególne ministerialne czy te sekretarzowe departamenty. 11 kandydatów są niemal tacy sami. Tu nie będzie żadnej niespodzianki. Anthony Scalia, bez względu na to, czy popieraliśmy go, czy nie, czy uznawaliśmy, że oryginalistyczna wizja konstytucji przed 250 lat to jest abstrakcja w XXI wieku, był fenomenem. To był jeden z najważniejszych sędziów doktrynalnie, tak, wiedza nieprawdopodobna, natomiast był bardzo kontrowersyjny z racji rzeczywiście poglądów, które były bardzo na prawo, bardzo konserwatywne i one były przewidywalne. Skoro umiera sędzia przewidywalny, który gwarantował pewien układ w sądzie, ja ten układ definiuję, Państwo wiecie, nieraz o tym mówiłem, nie jako 5 do 4 dla którejś z partii, tylko do tej pory było tak, póki jeszcze był Scalia, że było 4 plus 4 plus 1. Było 4 konserwatystów, 4 liberałów i Kennedy, który został mianowany przez Reagana, jest konserwatywny gospodarczo, ale społecznie jest liberalny. A więc tak naprawdę jesteśmy w stanie, zresztą od 2003 roku do dzisiaj mamy rekordową ilość
większość wyroków, to jest 5-4. Co pokazuje, no i Kennedy decyduje, więc ja myślę, że Kennedy jest ważniejszy. Kogokolwiek nominuje Trump poprzez Senat, będzie to kandydat o bardzo podobnej konstrukcji ideologicznej jak Scalia. Ja osobiście to wiele rzeczy próbowałem przewidzieć, żadna mi się nie udała, więc jak teraz powiem, kto to może być, to nie przywiązujcie Państwo uwagi. Jest pośród tych kandydatów Paul Collison, nie tylko dlatego, że imię ma takie jak ja, ale przede wszystkim dlatego, że był law clerkiem, czyli asystentem Scalii przez lata. On co prawda nie pełnił urzędu sędziowskiego, ale wiele razy były takie sytuacje, że nie sędziowie byli też wybierani do Sądu Najwyższego. Jest prawnikiem, był solicitor general w administracji Busha i wydaje mi się, że akurat będą chcieli to republikanie zrobić tak z wielką pompą, może w rocznicę śmierci, to będzie w lutym, rocznicę śmierci Scalii, to ogłoszą, albo już będą chcieli oficjalnie przejść proces nominacyjny. I to oczywiście wpłynie na wiele rzeczy, ale o tym możemy porozmawiać w innym momencie. Natomiast pytanie, co przed Trumpem i na ile Trump i partia republikańska? Ja myślę, że wiele zależy od prezydenta. Nie tylko tego, kim się otoczy, ale na ile ten brak spójności wizji Ameryki, nie tylko w polityce zagranicznej, gdzie żadnej spójności nie ma, tylko w polityce wewnętrznej. Tam też było tak, że rzeczywiście Trump sobie zaprzeczał. Nie jestem przekonany, że on tej wizji nie ma. I tą wizję będzie musiał konfrontować z partią. I tutaj w tym wymiarze, kiedy czytamy, tutaj wracam do tego Drain the Swamp, kiedy czytamy jego postulaty, to jednym z postulatów jest wprowadzenie executive order, czyli zarządzenia, które on absolutnie może wydać, które może być w mocy i nie będzie usunięte, mówiącego o tym, że każdy, kto opuszcza z różnych względów urząd wykonawczy jakiś, to przez 5 lat nie powinien brać czynnego udziału w działalności lobbystycznej. Wszyscy mamy pewność, że no, lobbyści z K Street to głównie są byli politycy albo urzędów wykonawczych, albo jeszcze bardziej kongresu. I w tym planie Trumpa pojawia się też punkt, że on będzie sugerował kongresowi, żeby też takie prawo wprowadził, czyli ustawę. No tu oczywiście z uśmiechem na to możemy patrzeć, bo bez względu na to, jak bardzo będą republikańscy czy demokratyczni, mają wspólny cel, a tym wspólnym celem jest jednak wpływ. Dlatego to na pewno nie przejdzie, ale no zobaczymy, czy Trump będzie podczas tych pierwszych 100 dni rzeczywiście coś takiego robił. Druga kwestia to jest Obamacare. I tutaj chciałbym troszeczkę, bo polskie media, no, podobnie jak media amerykańskie, to też może o tym w którymś momencie powiemy, te wybory to jest porażka mediów. I nie tylko dlatego, że media nie potrafiły przewidzieć, czy media mówiły, że 3 debaty wygrała Hillary Clinton, co zazwyczaj miało wpływ na to, kto został prezydentem, tym razem nie było tak. Tylko że media rzeczywiście, to już nas nie dziwi, bo od wielu lat funkcjonujemy w tym świecie, że nie ma mediów apolitycznych. W związku z tym, no, trzeba by pewnie słuchać wszystkiego, żeby wydobyć z tego jakiś środek. I media też nam dzisiaj przekazują, że oto po spotkaniu z Obamą Trump w ogóle zakochał się w Obamę. To jest bzdura totalna, on nic takiego nie powiedział, co więcej, zawsze mówi się trochę łagodniej i mówi się z szacunkiem do odchodzącego prezydenta. Natomiast to będzie jedna z pierwszych rzeczy, które oni będą chcieli zrobić. Tylko muszą uważać, bo wprowadzenie ustawy absolutnie znoszącej Obamacare to będzie ich katastrofa. Więc oni muszą przemyśleć, co mogą zrobić, tak? Co zmienić, w jaki sposób Obamacare ograniczyć. No i kwestie podatków. To były te 3 sprawy wewnętrzne, o których on mówił, bo kwestia umiejętnego odnoszenia się do pojęcia trade, a więc do handlu. Proszę zobaczyć, że on w spotkaniach z robotnikami amerykańskimi, którzy przecież kiedyś głosowali na demokratów, potrafił łatwiej do nich dotrzeć, prostszym językiem mówiąc, te wszystkie outsourcowane firmy, które są teraz w Chinach, ja wam wrócę, nie ma szans, nie wróci, ale mówiąc te hasła, no zapowiadał, że będzie coś w tym kontekście robił. Tylko że to jest już kontekst bardziej międzynarodowy, a nie tylko wewnętrzny. Więc myślę, że nominacja sędziego sądu najwyższego jest jedyną pewną rzeczą. Bo oni to muszą zrobić, bo tam jest pat, jest wakat i trzeba coś z tym zrobić. Ja absolutnie nie znam się na tym. Ale to, co mogę powiedzieć z jakichś właśnie newsów medialnych, to spodziewamy się właśnie, że establishment go opuści, nie będą chcieli z nim pertraktować, będą chcieli brać udział w jego rządzie. Tak się jednak nie stało. Tak władza i jej ciepełko przyciąga, więc jakkolwiek był Grant w urzędzie, dobrze być blisko, bo to i apanaże, i przywileje na kogoś spływają, więc teraz
taka koalicja jest możliwa, tak? Jest możliwe stworzenie jednego frontu w imię obrony władzy i obrony status quo i jakoś też obrony swoich zdobyczy, patrząc długofalowo, że później demografia może grać już na niekorzyść republikanów. Że po prostu zmiany zarówno w strukturze etnicznej, jak i w strukturze wiekowej osób głosujących mogą być niekorzystne dla tej partii. Więc dobrze by tak zabetonować scenę i tak jakoś też prowadzić politykę gospodarczą, aby utrzymać swoje zdobycze na te 8 lat. Zatem to może sprzyjać tak strukturalnie samej pozycji Trumpa i jego i budowaniu właśnie spójnej polityki. To jest mój głos. Ja znowu nie jestem żadnym ekspertem do spraw społecznych, natomiast tak sobie myślę, pamiętam, że już w 2003-2004 roku były głosy, że te zmiany demograficzne już powodują, że za chwilę Teksas będzie niebieski i w ogóle i tak dalej, a okazuje się tak, że te zmiany znowu nie nastąpiły prawdopodobnie w takim wymiarze, albo wyborca troszkę się przekwalifikował. To też właśnie jest umiejętnie, z tego co rozumiem, jak czytam właśnie doniesienia prasowe, że umiejętnie władze republikańskie w tych Stanach manipulują prawem wyborczym, krojąc te różne okręgi wyborcze, kładąc jakieś ograniczenia dla wyborców, którzy mają się wpisywać na listy, aby ewentualnie osoby po prostu mniej zamożne, czarni i kolorowi i latynosi nie mogli, tak łatwo nie mogli się zapisywać na listy wyborcze. I to też jest, oni sami do tego się przyznają w stanowych legislaturach, że to jest ich cel. Że gdzieś tam czują oddech, że niczym nie mogą być przegłosowywani, w związku z tym robią wszystko, żeby zatrzymać jakąś falę. Ale no właśnie, w związku z tym wydawało się, że taki kandydat na przykład jak Marco Rubio, który ma w sobie dosłownie coś latynoskiego, to byłby lepszy, a tutaj nagle wygrywa kandydat, który nie tylko jest zupełnie inny, ale używa języka bezpośrednio antagonistycznego. I to jest pewien fenomen. Oczywiście zgadzam się, że mniej wyborców niebiałych idzie do głosowania, bo tak się zdarzyło w tym roku. No to już wiemy po statystykach, że ta mniejsza ilość ludzi głosują, bo to po prostu mniej demokratów poszło do wyborów i głównie byli to właśnie Afroamerykanie i latynosi. Stąd właśnie trudno jest interpretować tą wygraną w głosowaniu publicznym, nie, masowym, i jednak sam system, który gdzieś tam jest, idea ma być konserwatywna, ma blokować radykalne zmiany, tak? W związku z tym i też w samych ordynacjach wyborczych właśnie zabiegi partii republikańskiej, te oddolne, temu służą, żeby jednak w ten sposób blokować pewne zmiany historyczne, generacyjne. No, robią to dobrze. Kolejne właśnie gdzieś tam wybory wygrane i też w tych legislaturach. I to ten Trump tak bardzo mnie uderza, jak właśnie ten cały kongres. To znaczy, że są bardzo skuteczni w właśnie w sterowaniu jakimś samym procesem wyborczym. Pamiętajmy tylko, że tak naprawdę zmiany tych okręgów następują co 10 lat. W związku z tym to jest dobrze rządzić w tym momencie, kiedy z jednej strony liczymy cenzus, a z drugiej strony mamy możliwość dostosowania do przemian demograficznych kształtu okręgów wyborczych i niewątpliwie tutaj się dzieje, ale ten gerrymandering następuje w obydwie strony. Znaczy, jeśli gubernatorem jest większość w legislaturze, mają demokraci, no to również oni w tym uczestniczą. Natomiast to jest tak, rzeczywiście my się zastanawiamy z naszej perspektywy cały czas szok, prawda? Że oni dalej kontynuują i brną w pośredni charakter wyborów prezydenckich. Natomiast tu jest ważna myśl w tym, co pani doktor powiedziała, bo to, co na początku wymyślono, rzeczywiście miało hamować. To znaczy miało hamować, to nie miała być demokracja tak rozumiana, jak my współcześnie patrzymy na to, że każdy głos jest równy, bo no, jakby coś tam nie wyszło po drodze, no to przecież zawsze jest elektor, prawda? Ktoś pośredni. Ale myślę, że to też przecież wszyscy w historii doskonale znamy, że to chodziło o ważny ukłon ze strony, że nie dało się to zrobić inaczej, ze strony Stanów. I tu znowu mamy korelację z poglądami bardziej republikanów niż demokratów, bo oni są bardziej za decentralizacją i za przywróceniem stanu w
większych praw. Tutaj to też myślę instytucjonalnie skierowane. Też a propos tweet Donalda Trumpa z 4 lat, że kolegium elektorskim i najgorszym co już się mogło przydarzyć. Gdyby mi drobny przegrał wybory. Tak. Już nie ma tego tweetu. A też a propos tej demografii, widzieli Państwo mapę, jak by się potoczyły wybory, gdyby głosowali milenialsi, czyli osoby urodzone po 80 roku. Hillary Clinton miałaby chyba ponad 500 głosów elektorskich. To jest miażdżąca przewaga. Już mało tego, że Teksas jest niebieski, ale to no, 7 stanów chyba na 50 jest czerwonych, więc to byłaby naprawdę miazdra, gdyby oni mieli całą tutaj szansę. Właśnie tak się zastanawiam, czy to nie jest... Dostosują się. Ja się zastanawiam, czy to nie jest... To tak nie planowałem o to zapytać, ale jak już jesteśmy, to... zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem mapa wyborów prezydenckich, powiedzmy, za 30 lat. Nie wiem, co Państwo o tym sądzą. I z wiekiem człowiek staje się bardziej konserwatywny niestety. Ale pewne wartości pokolenia mogą przetrwać, więc no, ja jestem pewna właśnie tego, że zmiana pokoleniowa przesądzi, jaka Ameryka będzie w przyszłości. I to są takie ostatnie podrygi partii republikańskiej albo tych starych pokoleń i starych wartości, że gdzieś to społeczeństwo się bardzo jednak zmienia i jego struktura właśnie demograficzna, wiekowa i to za sobą idzie, wymieniają się wartości. Tak jak tutaj właśnie Pan doktor wspomniał, że niewiele było debaty o wartościach i te wartości gdzieś tam nie były uświadomione i zwerbalizowane, bo różne kwestie aborcji, kwestia właśnie deportacji Meksykanów, gdzieś tam ocierają się o wartości, co jest tym trzonem dekalogu amerykańskiego. A jednak no, ta wymiana pokoleń, te pokolenia milenialsów mają gdzieś wartości są ich inne, indywidualizm, prywatność, autonomiczność, samozaspokojenie i takie skoncentrowanie na sobie i na własnej jednak realizacji swoich potrzeb jest to są inne wartości niż wartości tych starszych pokoleń, baby boomers, generacji X, gdzie o wiele bardziej liczyło się jeszcze te społeczne wartości i też tradycyjne wartości, chociaż nawet oni podchodzą już tak, bo osoby urodzone przed 1946 są tym trzonem społeczeństwa amerykańskiego, które jest najbardziej tradycyjne, najbardziej konserwatywne i też najbardziej prospołeczne. Więc ja jednak widzę w tych kohortach, w tych masach ludzkich, pokoleniowych tą naturalną przemianę społeczeństwa amerykańskiego i dryfowanie w kierunku bardziej liberalnego, bardziej otwartego, bardziej też indywidualnego i niestety takiego samotnego społeczeństwa. Jako starszy i trochę bardziej konserwatywny kolega powiem, że nie wydaje mi się, znaczy tu optymizm jest ze strony pana doktora, że Ameryka tak bardzo się zmieni, a republikanie się nie dostosują. Czy się nie dostosują? Chciałbym stwierdzić, że następny kandydat oczywiście wiele zależy od tego, jak będzie wyglądał, tak jak Donald Trumpa. Czy będzie znowu wspomniany, czy demokraci obejmą władzę, ale wydaje mi się, że następny kandydat republikanów to będzie kandydat nie tylko bardziej centrystyczny, jeśli chodzi o poglądy, ale przede wszystkim właśnie inny niż do tej pory, nie biały mężczyzna, o tak, a co z tym, tak mówię, nagrywają, zobaczymy co będzie. No to wyjdźmy poza Stany i może o tych umowach. Tutaj ukłon w stronę pani doktor, bo słyszałem, że tu pani będzie miała więcej do powiedzenia. Trump wypomniał na przykład w debacie, Hillary Clinton wypomniał naftę,
którą podpisał Bill Clinton. Uważa, że to najgorsza umowa, jaką Stany mogły podpisać. Teraz mówi, że albo renegocjujemy, albo zerwiemy. TTP to w ogóle ostatnio powiedział, że pierwszego dnia urzędowania ją zerwie. To do tych umów. A jeszcze o tym murze z Meksykiem tutaj chciałem zapytać. Czy to nie był po prostu populizm taki już naprawdę nierealny? Nie ma co tutaj dalej się tym zajmować? Ale może najpierw od umów zacznijmy. Od czego? Od umów. Naftę podpisał George Bush. Republikanie tą umowę wynegocjowali z Meksykiem i z Kanadą. Ona została ratyfikowana za Clintona i Clinton przejął ją spadku od republikanów, więc to jest wymysł republikański. Cały konsensus waszyngtoński, wolny handel w Ameryce Łacińskiej i objęcie i otwarcie się na Meksyk. Więc ten przytyk właśnie wynikał z ignorancji Donalda Trumpa w tej materii. I jest on absolutnie populistyczny. Jeżeli właśnie w swojej ignorancji on będzie chciał zerwać naftę, chociaż no nie sądzę, po prostu te państwa są w tym momencie tak powiązane gospodarczo, tam takie przemysły jak właśnie przemysł samochodowy, przemysł energetyczny są na tyle ze sobą, nie ma takiego czegoś jak przemysł amerykański, one już istnieją, linie produkcyjne, chain of production, of project management są na linii północnoamerykańskiej, więc rozerwanie tego grozi olbrzymimi kosztami i nafta też w sobie ma takie postanowienia, że wszelkie właśnie koszty, które państwa zrodzą dla prywatnych korporacji, będą właśnie, państwa muszą zapłacić gigantyczne odszkodowania. I dzięki nafcie, dzięki te postanowienia nafty o sporach pomiędzy korporacjami a państwami, to było postanowienie wymierzone przeciwko, żeby ograniczyć nacjonalistyczne zakusy meksykańskie. A de facto teraz może być to bariera prawna wewnątrz tej umowy, która ograniczy działania rządu amerykańskiego wobec jakiejś nacjonalizacji, wobec jakiejś prowadzenia polityki gospodarczej, która by zagroziła rentowności biznesów północnoamerykańskich. Więc na tyle zrośnięte są te gospodarki, że koszty właśnie rozerwania będą ogromne. Więc nie widzę jakby praktycznego, żeby to praktycznie można było przeprowadzić. Co odnośnie właśnie umowy z Unią Europejską, tutaj mam niewiele wiedzy, ale z deklaracji Trumpa są takie właśnie, że on nie będzie stanie na drodze, nie będzie chciał, żeby ona była dalej negocjowana i wdrażana w życie. To jest w tej nurcie właśnie jego populistycznej gdzieś tam polityki przeciwko globalizacji. To o tyle, w związku z tym, że to nie zaistniało, więc te koszty są możliwe, ale znaczy będą de facto po stronie stakeholders, po stronie korporacji amerykańskich, ale one są jeszcze hipotetyczne, tak? Nie są praktyczne, tak jak w przypadku nafty. Jeżeli chodzi o mur, to też jest kwestia tutaj, to już są kolejne wybory, gdzie granica meksykańsko-amerykańska jest jakimś tam obiektem, jest obszarem, w którym koncentruje się bezpieczeństwo amerykańskie, bezpieczeństwo zarówno jako homeland security, jak i national security. I on to jeszcze raz podniósł, a de facto, może to jest moja ignorancja w interpretacji całej tej debaty wokół granicy meksykańsko-amerykańskiej, ale de facto różnego rodzaju mury, zapory istnieją już na granicy meksykańskiej. Już nie są mury jak pomiędzy właśnie Gazą i Izraelem.
ale różnego rodzaju zasieki, mury technologiczne służące do inwigilacji, do patrolowania tej granicy, do właśnie monitorowania jej w każdych warunkach, w nocy, w dzień, istnieją. Więc jakby to, że on chce budować ten mur i te głosi buduje go za mniej pieniędzy niż on będzie, niż mógłby kosztować i zapłaci za niego Meksyk, to jest czysty populizm, to jest czysta właśnie demagogia jego. Ta polityka budowania zapór na granicy to jest polityka jeszcze za Clintona uruchomiona. Poprzez właśnie zwiększanie wydatków na Border Patrol. Później, po 11 września, w ramach całego aparatu Homeland Security, stworzenie ICE, stworzenie właśnie dofinansowywanie Border Patrol, rzucenie tam większej ilości ludzi na granicę i później 2007 rok Fence Act i właśnie budowanie różnego rodzaju fizycznej zapory, jak i technologicznej zapory. To już jakby jest faktem na granicy. Nie wiem, Karol, czy miałbym się coś dodać, ale jakby, jeżeli to ma być taki, to jest bardziej polityka symboli i odgraniczania się i jakiegoś takiego symbolicznego budowania pewnego muru, pewnej zapory, bardziej właśnie retoryczna, symboliczna, niż no dobrze, no to wybuduje mur na zasadzie cegiełek i ustawi. To już jakby ograniczenie swobody poruszania, przepływu ludzi istnieje. De facto też jest ono cały czas łamane, bo choćby właśnie przemyt narkotyków, jak i przemyt migrantów, ale też przemyt broni ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj może właśnie NRA będzie miało trochę za złe mu, że może się ograniczy ten przepływ broni ze Stanów do Meksyku, ale nie widzę, to jest gdzieś obszar symboliki w polityce, niż de facto istnieje mur, de facto istnieje zapora na granicy. Więc z drugiej strony istnieją tunele pod, każdy mur można właśnie jakoś obejść. I jakiś czas właśnie odkrywa się tunele budowane pod tymi zasiekami. Oprócz tego samo właśnie zwiększenie ochrony na granicy, czy to w postaci właśnie tych różnych fences, czy to przez zwiększenie liczebności Straży Granicznej, to sprawiło, że po stronie amerykańskiej też wzrosła korupcja w tamtych instytucjach. Więc jakby jeszcze bardziej ograniczanie się jest de facto kontrproduktywne, ale służy polityce symbolicznej. Pani doktor tak wyczerpująco pięknie powiedziała, że cokolwiek powiem, to absolutnie tutaj nic z Państwa się nowego nie dowiecie. Jeśli chodzi o moje prywatne zdanie, jako nieeksperta w kwestiach dotyczących polityki zagranicznej, przynajmniej mniej się tym na co dzień interesuje w swoich badaniach, NAFTA oczywiście absolutnie pozostanie nienaruszona. TTIP, myślę jednak, że Trump i niektóre zewnątrzamerykańskie siły po prostu powstrzymają podpisanie i ratyfikowanie umów. Natomiast no, mur, tak jak pani doktor zauważyła, jest. To oczywiście był element kampanii. Gdybyśmy zechcieli rzeczywiście zastanawiać się w tej chwili nad tym, co Trump zapowiadał i ile będzie w stanie zrealizować, to myślę, że nie argumentem instytucjonalnym, że nie zrobi tego, bo ktoś tam zablokuje w systemie checks and balances, tylko no, nie jesteśmy tak naprawdę pewni, na ile to był tylko i wyłącznie populizm, na ile to był przemyślany ruch, bo niektóre wypowiedzi były nieprzemyślane. Proszę zauważyć, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni kampanii Trump, no oprócz ataków bezpośrednich na Clinton, które jakby były też stymulowane działalnością FBI wtedy, że Trump tak naprawdę troszkę wyhamował. Są takie sygnały, że sztab go tam trzymał krótko i mówił, słuchaj, to już się lepiej nie wypowiadaj. Więc on się wypowiadał, natomiast no, niczym nie zszokował nowym. I teraz następuje czas weryfikacji, to nawet ten pojednawczy język do Hillary Clinton, on nas nie powinien dziwić, no to dzisiaj media zaskoczone, jednak jej nie wsadzi do więzienia.
to nie jest takie działanie prezydenta jednoznaczne, że może sobie wstać kogoś do więzienia. Raczej, jak wiemy po Polsce i po Stanach Zjednoczonych, to pardoning jest ważniejsze, czyli kwestia wyciągania ludzi spod odpowiedzialności prawnej. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj w najbliższym czasie, żebyśmy się mogli spodziewać konkretnych działań w tym zakresie. Myślę, że z tych trzech tematów, które tutaj pan wspomniał, to TTIP jest najbardziej realne. No, widzieliśmy już w tej dyskusji, która była między Kanadą i Unią Europejską, która była mimo wszystko mniej kontrowersyjna, też było bardzo wiele sił odśrodkowych, które tam były przeciwne i z jednej strony. Dobrze, ja tu mam jeszcze parę pytań, ale może oddam głos naszym słuchaczom. Ktoś chce zadać pytanie? Konrad. To może ja zadam pytanie, bo tak dużo się mówi o kryzysie w Partii Republikańskiej, a moim zdaniem jest wielki kryzys Partii Demokratycznej. To też chciałem zadać później, ale... To przede troszeczkę. No bo teraz trzeba zobaczyć na to, że brakuje nagle tych liderów. Barack Obama nagle zniknie i nie będą mieli prezydenta. Ich ten główny, najważniejszy senator, który był minority leader ostatnio, czyli Harry Reid od 1988 roku, senator z Nevady, też już znika. I tak naprawdę z tego głównego establishmentu zostaje jedynie Nancy Pelosi, która jest w Izbie Reprezentantów. No i pytanie, czy właśnie jest jakaś szansa, czy gdzie mogą szukać demokraci tych innych kandydatów, bo kto może prowadzić partię demokratyczną? A jeśli ja mogę dorzucić do tego pytania, jaką drogą oni pójdą za 4 lata? Czy to będzie ktoś znowu bliski poglądom Berniego Sandersa, czy to może być po prostu kandydatka, a nie kandydat? W sensie, czy pójdą drogą taką, że kobieta będzie kandydatem na prezydenta? No i właśnie, czy jest w tej chwili, czy jest jakiś potencjał na nowego lidera demokratów? Mogę jeszcze coś dopowiedzieć, bo też chciałem to samo pytanie zadać. Jak musisz. Czy to będzie, kiedy przyjdzie czas na Michelle Obamę? I czy ona się zdecyduje w ogóle wyjść w politykę? Dużo tych pytań. Ale w sumie to jest to samo pytanie. Rozsądne by było pójście właśnie gdzieś tam tą drogą Sandersa, chociaż nie wiem, w sensie może lepiej by się... Pasja jest przeciwna, bo tak naprawdę, więc to jest też problem. Tak, a gdzieś ten elektorat opowiadał się też za radykalnym cięciem, za radykalną zmianą, więc patrząc na elektorat, może to byłoby rozsądne, oto są głosy, tak? Że kupujemy sobie te łapki podnoszące się w głosowaniu. Michelle Obama, ja mam mieszane uczucia, w związku z tym, że to są właśnie te dynastie, to jest dla mnie bardzo właśnie kreowanie tak naprawdę oligarchii wewnątrz tego państwa. Ona jest obecnie bardzo popularna i ja miałam głosować, to prawie na niego zagłosowała, ale gdzieś to uderza dalej w ten nurt oligarchii. Jednak to może ją osłabiać, że jest właśnie, to mi bardzo też przypomina Amerykę Łacińską i przepraszam, gdzieś Ewy Peron i Kirchnerową i też w Gwatemali, czy też jakieś były żony i w Peru startowały i to mi bardzo przypomina właśnie oligarchię latynoamerykańską. A z kolei systemy latynoamerykańskie wzorują się, prezydencjalizm latynoamerykański wzoruje się na Stanach Zjednoczonych, więc może powinniśmy wyciągnąć lekcje tutaj z Ameryki Łacińskiej, jak tam systemy prezydenckie funkcjonują i jak betonują scenę i właśnie sprawiają, że niemożliwe są zmiany społeczne i reformy społeczne. Czyli de facto właśnie tam jest permanentny jakiś kryzys of governability w tworzeniu w ramach machiny demokratycznej reform dla tych państw. Stąd taki mam opór, że to może się źle skończyć de facto, że ona jest teraz celebrytką i jest bardzo popularna, a te głosy i wybory są jakimś plebiscytem popularności i likability.
Ale jeszcze te 4 lata mogą za chwilę właśnie uderzyć w nią, bo ona zacznie też mówić te mowy do bogaczy i pobierać, zbierać pieniądze na jakąś pewną library, czy bibliotekę Obamy i za chwilę się zacznie ten cały krąg elitarno-oligarchistyczny wokół niej. Stąd ja bym nie poszła w kandydata kobietę, dlatego że społeczeństwo amerykańskie jest mizoginistyczne i tutaj to jeszcze nie było jakoś poruszony temat, dlaczego Hillary przegrała, ale jednym z czynników przegranej było to, że była kobietą. I stąd to jeszcze nie jest czas dla tego społeczeństwa, wydaje mi się, i patrząc tak w sposób kalkulacyjny i strategiczny, wydaje mi się, że nie powinni wybrać kobiety. Jeżeli chcą mieć władzę, jeżeli chcą dokonywać reform, to byłby to błąd. W ogóle czy za 4 lata? Za 4 lata, no... nie wiem czy w ogóle, to mi to jest trudno powiedzieć, ale za 4 lata myślę, że nie, że po prostu na tyle właśnie jest to społeczeństwo, które hamuje kobiety na stanowiskach kierowniczych, nie boi się jakoś bycia kierowane przez kobiety, więc no, myślę, że to po prostu jest niepraktyczne. Trzy pytania, ale myśl przewodnia, co u demokratów. Tak, kryzys niewątpliwie mieli przeżywać republikanie. To, że wygrali, to też nie do końca przecież było ich strategią, nie do końca było przemyślane, że się tak skończy, więc to też nie jest tak, że oni absolutnie wszystko kontrolują. Natomiast szczerze, jeśli chodzi o Michelle Obamę, to uważam, że jest to bardziej prawdopodobna kandydatka niż Bernie Sanders. Nie chodzi o wiek w tej chwili, bo nie chodzi mi o Berniego Sandersa, jako Berniego Sandersa za 4 lata, ale o kandydata jednak nie establishmentowego. Jest choćby jeden postulat Berniego Sandersa nie do zaakceptowania przez nie tylko Waszyngton. To są kwestie dyskusyjne. Ja bym powiedział finansowanie kampanii wyborczej. To rzeczywiście był fenomen. To był pierwszy kandydat, który zdobył taką popularność, mimo że nie był finansowany przez, nie dostał ani centa z żadnej korporacji, z żadnego super PAC. Natomiast pozostali kandydaci dostawali. Jeśli mówimy o pieniądzach w tych wyborach, ja troszkę to nawiążę do tego, bo jakby uważam, że to jest jedno z esencji amerykańskiego systemu. To znaczy, ten system tak bardzo polega na pieniądzach, mimo że po raz pierwszy w historii są wybory, w których kandydat, który zebrał 2,5 raza więcej w wolnych wydatkach powyżej $200, nie został prezydentem. Wygrał o te 2 miliony głosów, więc też można powiedzieć, trudno jednoznacznie mówić, że nie głosowali na tego kandydata, ale formalnie zawsze było tak, że ten, kto więcej zbierał i wydawał, wygrywał. Z drugiej strony mamy inny fenomen. Nigdy nie było w historii kandydata, który tyle wyłożyłby ze swojej kieszeni. Ile wyłożył, tego nie wiemy, to się dopiero okaże po jakimś czasie. Natomiast no, nawet Ross Perot, który też przecież dysponował wielkimi pieniędzmi, tyle nie włożył w tę kampanię, co Donald Trump. Więc to pod tym względem jest zupełnie nowa kampania, ale uważam, że Ameryka myśli po staremu i myśleć będzie. Bez względu na to, kto będzie w Sądzie Najwyższym, kto będzie w komisji, łączy ich jednak podejście do tego, że no, pieniądz jest bardzo potrzebny, i w związku z tym my nie będziemy tego zmieniać. Dlatego uważam, że demokraci będą mieć kandydata establishmentowego bardziej, co nie znaczy, że to nie będzie kandydat zaskakujący jakąś dywersyfikacją, która może do tej pory nie nastąpiła. Ale znaczy, nie powiem panu nazwiska żadnego, dlatego że przypominam rok 2004. W roku 2004 mało kto przed lipcem mówił o Baracku Obamie. Właściwie nikt nie mówił, że to może być kandydat na prezydenta. Facet wyszedł, powiedział znakomite przemówienie i powiedział, o, oto narodził się lider. Pytanie, czy oczywiście jedno przemówienie wystarczy, tylko żeby już planować, ale planowali. On planował i oczywiście gdzieś tam w kongresie, w Senacie zastanawiano się, w jaki sposób można go wesprzeć. Zaczął zbierać pieniądze, ale już w tej chwili są ludzie, o których my nie wiemy,
są, ale nie mamy świadomości, którzy już to planują, którzy już zakładają Komitet Akcji Politycznej czy Super PACs, którzy już zastanawiają się, w jaki sposób mogą tutaj coś zyskać. Nie ma nikogo takiego, o kim moglibyśmy powiedzieć, tak jak Obama w 2004 roku nagle się pojawił. Ale proszę zobaczyć też, kto będzie prawdopodobnie, na razie to wszystko są zgadywanki, ale jedna jest cecha wspólna większości kandydatów na sekretarzy departamentowych u Trumpa. Wiek. Większość z nich to będą doświadczeni politycy. Będzie może 40-kilkuletni jeden do dwóch polityków, ale większość z nich to będą 58, 9, 60-kilkuletni mężczyźni. Tak prawdopodobnie będzie. To pokazuje, oczywiście kwestia wieku Partii Republikańskiej to jest inna sprawa, natomiast to pokazuje, że to nie jest tak, no Harry Reid oczywiście, ale są jeszcze inni, którzy gdzieś tam się pojawiają, chodzi o O'Malley, którzy co jakiś czas wypływają, którzy nie powiedzieli ostatniego słowa. I podejrzewam, że będzie to bardziej demokratyczne za 4 lata, to znaczy będzie walka większa w łonie partii, to nie tylko, że establishment wskaże, tylko będzie walka, ale większość z nich to będą kandydaci typowo establishmentowi, na pewno będzie ktoś a la Sanders, ale nie sądzę, żeby uzyskał znowu poparcie, bo tak radykalne hasła, nawet jeśli paradoksalnie niektórzy młodzi go popierają i potrafią ich porwać, to jednak ten establishment demokratów za tym nie pójdzie. Także pomysł Michelle Obama, nie wiem, czy jest taki zły, natomiast w ogóle za 4 lata pomysł to jest tak, że niektórzy by chcieli, żeby już było za 6 lat, bo wszyscy się boją tych wyborów, które są, no one są midterm, ale te po tych pierwszej kadencji, bo rzeczywiście jest taka sytuacja, że wiele zależy od tego, jak będzie wyglądała polityka Trumpa. Wiele zależy od tego, jak będą wyglądały midterm elections za 2 lata, bo może wtedy pojawi się jakiś aktywny demokrata, który osiągnie znakomity sukces wyborczy, wygra kilkudziesięcioma procentami głosów, albo wygra w stanie, w którym nie powinien wygrać politycznie i nagle się okaże, że to jest ktoś, kto potrafi robić świetną kampanię. Także tu jest bardzo wiele czynników, nie odważy się powiedzieć kto. Natomiast o takim głębokim kryzysie partii mimo wszystko bym nie mówił. Ja bym dostrzegał ten paradoks, o którym mówiłem wcześniej, że oto demokraci zaplanowali sobie, kto będzie była kandydatką i nie wygrała, a republikanie zaplanowali sobie zupełnie kogoś innego i ten ktoś wygrał, czyli partie nie mają takiego bezpośredniego przełożenia czy wpływu. A proszę zobaczyć, jakie było jedno z narzędzi stosowanych przez Republican National Committee. Oni, bo datki finansowe, które są przekazywane ze strony zwykłych obywateli lub Komitetu Akcji Politycznej, albo idą bezpośrednio i wtedy są kontrolowane bardziej ściśle na rzecz kandydata lub jego sztabu, albo idą na rzecz właśnie komitetu partyjnego i to komitet partyjny decyduje, komu dać pieniądze. I komitet partyjny dawał pieniądze najpierw Bushowi, ogromne, potem Rubio, potem nawet Cruzowi, czego byśmy nie przewidzieli, bo przecież jeszcze za bardzo nie lubię, każdemu tylko nie Trumpowi. To nie tylko dlatego, a ty masz zabawki, ty masz pieniądze, to mi nie potrzeba, tylko to jest też pewien gest, machina, z której oni korzystają. I tu bym dostrzegał kryzys, że partie muszą się zastanowić, w jak większym stopniu, jak z ich perspektywy, to dla nas może jest gorzej, ale z ich perspektywy, jak mieć wpływ na wybór kandydata w prawyborach i potem na to, jak mocny będzie ten kandydat w wyborach powszechnych. Tak, w jednym zdaniu do tych nominacji, co pan powiedział, że raczej to będą mężczyźni, a dzisiaj pojawiła się informacja, że pani gubernator Południowej Karoliny, Nikki Haley, tak? Tak, no, po pierwsze kobieta, po drugie dość młoda. To jest zawsze optymistyczne, że student mówi o kimś, kto ma 40 kilka lat, że jest dość młody. Bardzo, bardzo mi cieszy. Porównając do tego, co pan powiedział parę minut temu. Ma zostać ambasadorem przy ONZ, to tak. Pan wczoraj jeszcze miał sekretarzem stanu. Naprawdę? Tak. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja chciałbym tutaj, bo jednym z najczęściej sprzeciwiających się słów jest słowo establishment. I chciałem w tym kontekście pytać Donalda Trumpa. To jest człowiek, który jest znany amerykańskiemu społeczeństwu od lat. Buduje swoją markę, jest znany z tysięcy reklam, setek swoich produktów, wszędzie Trump Tower, Trump Steki. Jak to jest możliwe, że w ciągu 2 lat udało mu się przebrać za kogoś antysystemowego, antysystemowego to przeszło? Innymi słowy, jak to możliwe, że prosty wyborca, amerykański robotnik uwierzył, że miliarder może być dobrym reprezentantem właśnie, może walczyć o prawa robotników, że człowiek, który mówi właśnie prawdę w prezydencji, może być czempionem pro-life i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak to możliwe, że to przeszło? Przebrał się za antyestablishment, to jest dobre określenie. Mogę dwa słowa? Tak.
latach, 10 lat temu jeszcze pamiętamy, Donald Trump włożył wielkie pieniądze na kandydatów demokratów, tak? Czyli to on się nie tylko przebrał tutaj z kogoś establishmentowego do antyestablishmentowego, tylko on zmienił barwy. Narzędzie, tak? On absolutnie traktował to instrumentalnie. My nie wiemy dzisiaj tak naprawdę, czy on rzeczywiście chciał i wierzył w to, że wygra te wybory. Natomiast stwierdził, że to jest dobry środek do celu. Powiedziałbym złośliwie, że prosty wyborca jest w stanie uwierzyć we wszystko, zwłaszcza jeśli są to hasła populistyczne. W dodatku, jeśli są wyborcy, którzy wierzą w to, że oto mają menadżera na czele państwa, to znaczy kogoś, komu się udało. Nieważne, że bankrutował kilka razy i że pierwszy milion dostał, ale no jest poczytywany jako człowiek sukcesu. W związku z tym, z tej perspektywy wszyscy sobie myślą, ok, jeśli ktoś potrafi zarządzać swoim portfelem, to będzie też potrafił zarządzać państwem. Wiemy, że to nie jest tożsame i to nie jest takie proste, bo przede wszystkim swoim portfelem, nawet jak jesteś powiązany, to mimo wszystko o pewnych decyzjach decydujesz sam. Natomiast w sytuacji państwa amerykańskiego jest checks and balances i to kongres przede wszystkim decyduje o portfelu, a nie prezydent. Ja nigdy nie uważałem, że oto jest antyestablishmentowy kandydat, natomiast on miał w sobie coś, czego nie miał do tej pory żaden kandydat na prezydenta, nawet Ronald Reagan, który też miał epizod Hollywood, nie epizod, miał kawał historii hollywoodzkiej i był przecież jako aktor też poczytywany, no ale potem jego najpierw kariera w Partii Demokratycznej, potem w Republikańskiej i gubernator zostawiało go raczej jako polityka, a potem dopiero aktora. Tutaj oczywiście nie mówimy o Trumpie jako aktorze, nawet jeśli w święta będziemy oglądać Kevin Sam w Nowym Jorku, zobaczymy Donalda Trumpa, teraz bezcelowe te filmy się staną, jeśli już się nie stały. Natomiast to jest celebryta też. I to jest niezmiernie ważne, tak? Człowiek mediów. Tu nawiązując do tych finansów, o których mówiłem wcześniej. Co z tego, że Trump zebrał mniej pieniędzy i mniej ich wydał, jeżeli w mediach był niemal tyle obecny, co Hillary Clinton? A przede wszystkim pieniądze są po to, żebyś był w większej ilości dostrzegalny, czy poprzez negatywny oddźwięk przeciwnika, czy poprzez budowanie pozytywnej kampanii. On jest tak medialną osobą, wie jak z mediami grać, że z punktu widzenia public relations, mimo że to było zupełnie inne public relations niż Obamy, on to robił podręcznikowo, czy nawet wyprzedzał podręczniki i pisał je na nowo. A Trump wszystkie je spalił i powiedział, będziemy robić coś odwrotnego. I okazało się, że to coś odwrotnego działa, ale ten czynnik, jestem znany, ja nie muszę się przedstawić, oni nie będą mnie pytać, jak ja głosowałem w sprawie wojny w Iraku, nie będą mnie pytać, jakie miałem poglądy gospodarcze, ja po prostu robiłem swoje i tak dalej, no ale tu dochodzimy do pewnych paradoksów, znaczy jedna dygresja, o której powiem, bo tutaj też są studenci, których swego czasu miałem przyjemność uczyć na zajęciach public relations, dzisiaj je oddałem, nie powiem z żalem, bo oddaję w godne ręce, ale z żalem po brak czasu. Natomiast na tych zajęciach podawałem zawsze przykład Jesse Ventury, kandydata niezależnego, który w roku 1999 został gubernatorem Minnesoty, czy 1998, gubernatorem Minnesoty, nie będąc politykiem wcześniej, będąc wrestlerem w amerykańskim, no trudno to sportem nazwać, ale okej, w każdym razie w entertainment bardziej oczywiście, WWF. Zebrał o wiele mniej pieniędzy, kilkukrotnie mniej pieniędzy, a mimo to wygrał. Bo postawił na kampanię bezpośrednią, ok, ale też on był rozpoznawalny. I Trump był rozpoznawalny. Natomiast trudno mówić rzeczywiście o kimś antyestablishmentowi, też nawiązując do wcześniejszych naszych wypowiedzi odnośnie jego polityki zagranicznej i izolacjonizmu, jeśli on w rzeczywistości dalej inwestuje w wielu państwach świata, w tym w Arabii Saudyjskiej, odnośnie której przecież krytykował Clintonów, że to oni są powiązani z Arabią Saudyjską. Więc to jest kandydat wielu sprzeczności. Ale jak widać, prosta metoda, którą się postawił i słabość kandydata z drugiej strony spowodowały, że to wystarczyło w tym systemie elektorskim. Absolutnie się z tym zgadzam. A poza tym pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to jest kraj Keeping Up with the Kardashians i Honey Boo Boo, więc nie wiem, czy ktoś kojarzy właśnie oba reality show, ale pewne umiejętności właśnie mobilizowania i notoriety, takiej nawet złej sławy, gdzieś tam wzorując się może jeszcze na samej Madonie, tak? Że oby mówili, nieważne co mówią, oby mówili, on to całkowicie umiał wykorzystać i jego popularność zdobyta właśnie dzięki programowi The Apprentice. Z drugiej strony też w tej retoryce jego kładzenie nacisku właśnie na wszystko, co nie jest poprawnością polityczną. Mówienie wszystkiego, co myślimy na język przyniesie,
Dla mnie jego tweety i w ogóle manipulowanie Twitterem to jest Hugo Chavez w wersji amerykańskiej, czyli jakieś absolutnie kompulsywne zachowania, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, żeby być też blisko. I to właśnie sprawiało, że on dla Amerykanów, dla tego aktora, który głosował, bardziej nie był establishmentem, bo był approachable, był popular i był likable. On mówił tak jak oni, on mówił prostym językiem. To nas może szokowało i stąd też nasze właśnie gdzieś tam to, że nie wiemy, co tak naprawdę on ma w głowie, bo on z jednego dnia mówił kilka rzeczy na raz, jeszcze coś w nocy o drugiej czy pierwszej potwitował, zupełnie odwracając kota ogonem. Ale to był język, on jak wysyła teraz te tweety a propos tego Hamiltona na Broadwayu, to on wypowiada się o, chyba nigdy nie spotkałam się z takiego rodzaju też retoryką, że our wonderful VP Pence był tutaj potraktowany haniebnie przez aktorów właśnie Hamiltona. Bardzo prosty język sprawiał, że też on jest bardzo likable. Z drugiej strony właśnie odrzucenie takie programowe politycznej poprawności. Mówienie, co myśli na język przyniesie i to bardzo, jak się słuchało ludzi, którzy ręko głosowali, którzy byli w jego obozie, to właśnie oni to wymieniali bardzo, że on mówi to, co my byśmy chcieli powiedzieć. Ten głos jest absolutnie sekowany, wyrzucony z dyskursu politycznego, z mainstream media. No i właśnie ten element popularności, tak jak pan doktor powiedział. I bardzo, to jest taka Kim Kardashian polityki amerykańskiej, tak? Że on doskonale wie, co się sprzeda. Mój kolega, który jest sprzedawcą w Tacu.pl, generalnie pracuje na dużych kontach, on powiedział, że to, że on sobie był w stanie przemalować swój samolot na Trump i jakieś takie uderzenie, to, że on już jest z tym Air Force One, podróżuje i że jego stać. Też Ameryka bardzo lubi zwycięzców i takie manifestowanie jakiejś takiej charyzmy i właśnie takiej władzy w postawie, to on to wszystko w tej kampanii, która de facto była kampanią taką reklamową, to był PR, to było takie komunikowanie też jakiejś informacji, kanalizowanie, ale w dużej mierze też to było reklama, tak jakby reklamował swoje The Apprentice czy kolejne produkty, on reklamował siebie. Myślę, że jeszcze jedno pytanie z sali możemy zadać, jeśli ktoś ma coś. Proszę. Chciałam zapytać o kobiety, ponieważ tutaj pani wspomniała jeszcze na ten temat, nic nie mówiliśmy. Chciałam zapytać, jak to będzie teraz wyglądać. Wiem, że nie udało się zrobić tego szklanego sygnału i dalej ta prezydentura dla kobiety jest zamknięta. Ale czy kobiety dzisiaj w amerykańskiej polityce będą się pojawiały na zasadzie dekoracji? Czy to będzie rzutowało na społeczeństwo amerykańskie i w jaki sposób będzie rzutowało? Czy kobiety rzeczywiście się wycofają, czy raczej wręcz przeciwnie, nastąpi jakaś mobilizacja i zastanowią się nad tym, że właściwie żyją tylko w męskim świecie? Myślę, że właśnie ta cała władza republikańska będzie jeszcze bardziej betonować całą scenę polityczną, że właśnie jednak nominacje na Chief Executive Office to są mężczyźni, ci biali mężczyźni, starzy biali mężczyźni jako jego kandydaci do jego rządu, do jego administracji, to jest komunikat, tak? Otaczą się ludźmi z takimi jak ja, lubię rządzę z takimi jak ja. Też Partia Republikańska nie miała silnych kobiet, silnych liderek. Demokratyczna liderka przegrała z Kretesem.
No i zostaje tendencji do losu, która też już jest wiekowa. Więc jednoznacznie komunikat jest taki, że nie chcemy z wami rządzić, nie chcemy z wami dzielić się władzą. Jest ten cały ruch oddolny tego linii, tych liderek, które też są ważne, tak? Bo one zarządzają olbrzymimi fortunami w Silicon Valley, takie jak tutaj przywódca, matko, teraz nie pamiętam, Sheryl Sandberg z Facebooka. Cała w ogóle Dolina Krzemowa też jest państwem, państwie, to jest ich zasięg, ich wpływ, ich władza jest olbrzymia. A kobiety się liczą i w Facebooku, i w Google, i gdzieś tam w Salesforce'ach. Więc może tutaj takim wentylem bezpieczeństwa, czy też możliwością na sprawowanie władzy, na wpływ będzie sektor prywatny. Bo sektor prywatny o wiele bardziej jednak dostrzega praktyczną potrzebę różnorodności. Takie firmy są po prostu bardziej bezpieczne i bardziej rentowne i to jest po prostu taki no-brainer już w managementie. A ta scena polityczna wydaje mi się, że też z tą wygraną republikanów w kongresie będzie zabetonowana. I to też ta kwestia właśnie i aborcji, i jakichś tam projektów, planów jednak Trumpa, że on chce, żeby ten wyrok Sądu Najwyższego był odwrócony. Z kolei same Republikanie są przeciwni Planned Parenthood i wydawaniu tych pieniędzy federalnych na zdrowie kobiet, na zdrowie reproduktywne kobiet. Więc te wszystkie gdzieś tam zdobycze stare ruchu feministycznego będą ukrócone, co de facto to są z jednej strony są to kobiety, które gdzieś tam aspirują do leadership positions, a z drugiej strony kobiety zwykłe w labor force, którym będzie się działo gorzej, bo z jednej strony właśnie te reproduktywne prawa, z drugiej strony to jest służby republikańskie, które nie wydadzą decyzji o urlopie wychowawczym, gdzie to jest tutaj społeczeństwo zaawansowane, które nie ma urlopu wychowawczego. Więc dla takich kobiet, które są w employees, to jest jakby kolejne ograniczenie ich swobody życia zawodowego i życia rodzinnego. Więc no, raczej to widzę, że będzie duży odwrót i też ta kwestia, że kobiety głosowały za Trumpem, widzę, że myślę, że w społeczeństwie amerykańskim jest, przepraszam, teraz jakaś taka tendencja do odwrócenia się od feminizmu jako ideologii. Niezrozumieniu też może tych feministek bojujących, niezrozumieniu problemów kobiet zwykłych, znaczy kobiet, które muszą gdzieś prowadzić życie zawodowe, życie rodzinne i jeszcze się samorealizować. I to jednak tutaj będzie, myślę, że, no, że feminizm amerykański może stracił. A jeśli mogę pociągnąć ten temat. Czego nie też... kobietom w studiu? Proszę. Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć odnośnie pytania dotyczącego kobiet. Optymistycznie troszkę. Nigdy nie było tak dobrze w polityce amerykańskiej z punktu widzenia kobiet. Ilość gubernatorów kobiet, ilość kobiet w legislaturach stanowych, ilość kobiet w Sądzie Najwyższym i pewnie jeszcze będzie więcej, bo nawet na liście Trumpa nawet to chciałem zapytać, pojawiają się kobiety, jest. Dwie bodajże. Hillary Clinton wygrała wybory powszechne, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Była realną kandydatką na prezydenta. 8 lat temu Ameryka prawdopodobnie była bardziej gotowa na Afroamerykanina niż na kobietę, aczkolwiek nie zapominajmy, że Hillary Clinton w którymś momencie przestała walczyć w wyborach, bo skończyły jej się pieniądze i partia po prostu zdecydowała się poprzeć Obamę. Też może z takiego powodu, ale w każdym razie to nie jest tylko i wyłącznie tak, że jakby czynnik genderowy tutaj jest determinujący. Ja uważam, że
Owszem, są oczywiście pewne zagrożenia wynikające z języka pojawiającego się w polityce, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie prawa do aborcji, no ale próbują odwrócić Roe v. Wade do 1973 roku i nawet w czasach reganowskich i postreganowskich im się nie udało. Oczywiście paradoks polega na tym, że Trump, który nigdy nie był przedstawiany jako ten, który ma być promotorem rewolucji konserwatywnej, może i dokonać rewolucji konserwatywnej, bo to, że zaskanuje kogoś podobnego, wstawi do sądu, to się nic nie zdarzy. Ale 82-letnia, notabene bardzo feminizująca, Ruth Bader Ginsburg, no na razie ma się dobrze, tak dyplomatycznie powiem, prawda? Natomiast jeśli w ciągu dwóch najbliższych lat Ginsburg, Breyer lub Kennedy z jakiegoś powodu zakończą swoją pracę w Sądzie Najwyższym, wówczas będziemy mieć zwrot na prawo i wówczas realnie będziemy mogli mówić o różnych rzeczach, w tym między innymi o tym, że sytuacja czy status kobiet się zmieni, ale proszę zobaczyć, że jakby to, co odnosimy do Stanów Zjednoczonych, no również u nas przecież jeszcze niedawno była dosyć gorąca dyskusja na ten temat, mimo że u nas no, z punktu widzenia kobiet w polityce, no to też coraz więcej jest tych nazwisk, prawda? Więc ja myślę, że nie byłbym takim pesymistą, choć ja rozumiem, że te oczekiwania i ta pewność była tak duża, że wszyscy myśleli, kto jeśli nie Hillary Clinton, prawda? Natomiast no, na razie myślę, to absolutnie proszę nie brać tego dosłownie czy do siebie, no musimy się skupić na oglądaniu piątej serii House of Cards, żeby zobaczyć, co najskuteczniejsza kobieta w amerykańskiej polityce zrobi, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Myślę, że to jest kwestia czasu i na pewno będą realni kandydaci, nie tylko mężczyźni na prezydenta. A propos, to w przyszłym sezonie Homeland będzie podkładał na prezydenta. To jest też droga do tego, żeby... Ale też chciałem pociągnąć ten temat i panią doktor zapytać. Może krótko, ale też a propos kobiet i też wracając do wątku demokratów, jak pani widzi szansę Elizabeth Warren, bo jej nazwisko też często pada w kontekście czy do kandydowania na prezydenta, czy odgrywania ważnej roli w Partii Demokratycznej, jak pani widzi jej szansę? Popularność, nic nie wchodząc w jakieś konfrontacje z Trumpem i przy tych wyborach stała się o wiele bardziej taką twarzą gdzieś tam reprezentującą Partię Republikańską i taki pośredni twór pomiędzy Sandersem a Clinton. Ale w sumie nie wiem jakiego rodzaju, na ile ona jest silna wewnątrz partii, na ile ona będzie się teraz liczyć na tym momentum całej kampanii wyborczej, gdzie ten konflikt był tak mocno zarysowany i ona też się postawiała po jednej stronie i była bardzo wokalna podczas tej kampanii, na ile ona będzie niesiona po fakcie. Myślę, że ona do tej pory była kojarzona bardzo tak jednak niszowo. Opiekowała się takimi sprawami mniejszości kobiet i w związku z tym nie ma takiego szerokiego elektoratu i tak szeroko nie znana jak ten tradycyjny elektorat demokratyczny w postaci związków zawodowych, ale tutaj może mam za mało wiedzy. Takie mam wrażenie. No to tak na koniec chciałem zapytać, tak może w ramach ciekawostek, ale zadałem też to pytanie panu ambasadorowi tydzień temu. Mówi się o wyborach 2016 roku, że to największe zaskoczenie, czy też niespodziewany wynik od 1948 roku, czyli słynnej układki Dewey Defeat Truman. Ale państwa zdaniem, krótko, czy to jest największe zaskoczenie w historii wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych? Nie jestem specjalistą od historii wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale nie wydaje mi się, żeby to było największe zaskoczenie.
Myślę, że zaskoczenie Alagora i wobec Rickam na Florydzie było również szokujące dla nich. Po prostu jest to najświeższe dla nas doświadczenie i stąd tak bardzo ono jest jeszcze przeżywane i tak wiele błędów popełnili eksperci tutaj, a nie lubimy się mylić. I to może chyba też nas bardzo boleć teraz. Jak bardzo nie lubimy być w błędzie i jak bardzo gdzieś to często przeżywamy i uważamy, że to jeszcze jest taki szokujący przebieg wypadków. I stąd może tak to bardzo podkreślamy jeszcze, a po prostu myliliśmy się i tyle. Ale też nie wydaje mi się, żeby to było największy szok w historii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, Abraham Lincoln i jego wygrana dla ludzi na południu też była wielkim szokiem i na tyle powiedzieli sobie, że do widzenia, nie chcemy już brać udziału w tym klubie. Więc oni też mogli być bardzo zszokowani. Więc tak patrząc na historię tego kraju, gdzie wybory są tak istotne, to może nie należy tego przesadzać. Ja krótko, bo wiem, że czas nas goni, ale też jakby tutaj nie chcę przewołać konkretnych wyborów prezydenckich, bo gdzie mówię, większy szok, jeśli chodzi o wynik, no różnica jest taka, że dzisiaj cały świat żyje, to jest dla mnie zawsze fenomen. Ale on wynika oczywiście z tej ekspansywności amerykańskiej i z tej umiejętności przerażania świat na swój i wmówienia światu, jeśli 8 lat temu prezydent Elek dostaje Nagrodę Nobla, a dziś też myśli się o wyborach amerykańskich i mówi się, że są takie przecież teorie, że to Rosjanie maczają palce, że są aktywni, że teraz gdzieś tam w serwerowni któryś mogą mieć wpływy, co zmieniło wyniki w Michigan. No, jeżeli się pojawiają takie hasła, to znaczy, że po prostu nas to bardzo interesuje i uważamy, że to ma wpływ na nasze życie. Ja mimo, że jestem Amerykanistą i to ma wpływ na moje życie bezpośrednio, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, nie uważam, żeby wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych aż tak bezpośrednio wpłynął na nasze życie. On oczywiście wpłynie pośrednio, bo elementem polityki zagranicznej jest no właśnie zbieg pewnych okoliczności, które dopiero wtedy definiują, jakim jesteś na przykład prezydentem. Dlatego nie uważam, żeby to były najbardziej zaskakujące wybory. Na pewno najbardziej zaskakujący kandydat wygrał. I najbardziej zaskakujące w tej erze takiej współczesnej, przeinformatyzowanej, gdzie wszyscy żyjemy, gdzie prezydent kandydat na Twitchie pisze zdanie, ono za sekundę jest u mnie w komputerze czy w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. Dlatego wszyscy tym żyją. Ludzie, którzy się na co dzień nie zajmują tą tematyką, też są zainteresowani. Nie podpisują się w komentarzach na sieci, a kreują różnego rodzaju zdanie, że jakby wszyscy są zaangażowani w tę kampanię. Więc jeśli chodzi o skalę zaskoczenia, to tak, no bo wiele ludzi przewidywało, że wygra Hillary Clinton. Natomiast dla samej Ameryki ja bym się wstrzymał i poczekał. Bo paradoksalnie dużym zaskoczeniem może być to, jak będzie wyglądała ta prezydentura. Bo ci, którzy do tej pory zakładali, że on nie ma żadnych szans na nic, teraz również zakładają, że on nie ma żadnych szans na dobrą prezydenturę czy na reelekcję. Myślę, że już ciszej to mówią, no bo widzą, że Republikanie mają pewien potencjał, ale ten potencjał jednocześnie jest pewnym zagrożeniem. Jeżeli oni uwierzą za bardzo, że mają wszystko, za chwilę jeszcze mogą mieć większość w Sądzie Najwyższym. Jak naprawdę poczują, że mają wszystko i oderwą się od tej rzeczywistości, to już za 2 lata przyjdzie weryfikacja tego jako żółte światło midterm elections, a za 4 lata okaże się, że to był jednokadencyjny prezydent. Także jakby na zaskoczenia, jeśli chodzi o Trumpa, na pewno możemy liczyć, ale ja osobiście jestem zaskoczony tym, że wygrał. Natomiast nie uważam, żeby to był jakiś koniec świata czy rewolucja. Wiele zależy od tego, co też na świecie się będzie działo. Czyli po prostu trzeba szukać pozytywów. Całe życie. Dobrze, dziękuję. A, jeszcze jedno pytanie? No to myślę, że złożymy. Ja mam takie pytanie. Analitycy z Rosji, oni patrzą na te wybory, że Trump i Putin, oni będą mieć taki honeymoon tam. A potem, że dopóki nie spotkają się takie sytuacje, kiedy interesy Trumpa i Putina spotkają się w jednej sytuacji.
jak na to patrzy Polska? Jak będzie wyglądać stosunki pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi teraz? I osobliwo w pytaniu z Syrii. Dziękuję bardzo. Jak będzie wyglądała polska polityka, to nie jest dobre pytanie. Względem Rosji możemy przewidzieć, względem Stanów Zjednoczonych też prawdopodobnie możemy przewidzieć, aczkolwiek nas interesują te stosunki amerykańsko-rosyjskie. I co do tego nie ma wątpliwości, że jednym z tych elementów kampanii, który wzbudzał naszą uwagę, to jest co Polska z tego ma. Już kiedyś mówiłem, że pytanie najbardziej kuriozalne, które mi media kiedyś zadały, to co Kraków ma z wyboru Baracka Obamy. Więc ostatnio jak byłem, miałem taką przyjemność być na śniadaniu powyborczym u konsula, przytoczyłem to pytanie i od razu mnie oświeciło, że mogę tu teraz się popisać i powiedzieć, że z wyboru Obamy Kraków ma znakomitych konsulów. Natomiast tak mówiąc już serio, nas oczywiście to interesuje, nas niepokoją choćby wypowiedzi, które nie tyle nawiązują do resetu, bo proszę zobaczyć, że Obama wcale takich wypowiedzi nie miał, ale przypominam, że była kwestia pytania o Gruzję, Abchazję, o Osetię, to McCain wyskoczył po sekundzie i powiedział: Putin równa się KGB, i taki maweryk republikański, reganowski nam się podobał, a z drugiej strony Obama przez tydzień nie zabrał głosu w tej sprawie i wtedy myśleliśmy, o to będzie prezydent, który będzie prorosyjski. W pierwszej kadencji pojawił się pomysł resetu, z którym przecież była mocno związana Hillary Clinton, no ale szybko Ameryka to zweryfikowała, dlatego ja zawsze postuluję, że to, co się wydarzy nagle lub nie nagle, ale na arenie międzynarodowej, czyli czynniki trzecie, zewnętrzne, to one determinują, jakie te stosunki będą. Jeśli chodzi o Putina, to ja nie mam wątpliwości, że jak sobie tam siedzi w swoim pałacu i patrzy na Brexit, patrzy na różne napięcia w Unii Europejskiej, problem migracyjny, patrzy na choćby teorie mówiące o tym, że to on ma wpływ na to, że wygra Trump, jest mowa o tym honeymoon, no to przecież nie płacze. Znaczy to jakiś dramat dla niego się nie dzieje. Ja myślę, że moment weryfikacji może nastąpić, bo ja też nie sądzę, że to polega na tym, że on teraz się cieszy, że wygrał Trump i już, przepraszam, zakończenie wprost, że zielone ludziki przesuwają się teraz w inny region i zaraz będą zajmować jakiś nowy teren. Ale może dopiero wtedy będzie weryfikacja. Oczywiście pojawia się nazwisko Flynna, byłego generała, który ma być National Security Advisor. I znowu się pojawia ten strach z nim związany, dlatego że on uważa, że największym złem wcielonym jest ISIS i jest w stanie pójść na układ z każdym, byleby ISIS zwalczyć, w związku z tym już nawiązuje do Syrii czy do innych regionów, gdzie to zagrożenie istnieje. Jesteśmy w stanie działać z Rosją, inne problemy Rosji czy Europy nas nie obchodzą. Może taka będzie polityka Trumpa, ale wydaje mi się, że tak jak zawsze, jeśli coś nastąpi, jeśli na przykład Putin zdecyduje się zwiększyć eskalację konfliktu ukraińskiego, to nie będzie tak, że Trump będzie siedział i mu przyklaskiwał, bo proszę pamiętać, że tam w jego tle jest establishment republikański, który ma trochę inne podejście do tego. Miał do resetu inne podejście, ma do aktywności Stanów Zjednoczonych, do militarności Stanów Zjednoczonych inne podejście niż Donald Trump. I nie pozwolą mu na to, znaczy może pozwolą na to, żeby mówił pewne rzeczy, ale nie pozwolą mu na to, żeby robił pewne rzeczy wbrew interesowi Stanów Zjednoczonych. I w którymś momencie myślę, że Stany Zjednoczone tupną nogą, jeśli Putin będzie przesadzał, ale to też nie będzie tak, że te relacje będą na ostrzu noża i że będą najważniejsze. Trump się skupi na początku na polityce wewnętrznej, bo jeżeli w ogóle cokolwiek wie czy czuje, kwestie podatków, kwestie finansowe są mu bliższe niż polityka zagraniczna. Tak mi się wydaje. Dziękuję. Dziękuję. Skoro pani unikała odpowiedzi, ale dobra. No to cóż, dziękuję Państwu serdecznie. To był Fireside Chat numer 23. Naszymi gośćmi byli Alicja Muszek, i już bez dopowiadania profesor Paweł Jarek. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo i do zobaczenia.